Wojtek był na spacerze ze swoim wirtualnym psem, przez co spóźnił się na lekcję informatyki. No miło z twojej strony, że przepraszasz. Po prostu coś mi wypadło. Nie siadaj, zapraszam cię do odpowiedzi. Proszę nam przypomnieć, co to są pliki cookie. Omawialiśmy to na ostatnich zajęciach. Tak, ja wiem, tylko się nie nauczyłem. Naprawdę? Bo po prostu opiekowałem się psem i nie miałem czasu. Ale to żadna wymówka, dostajesz jedynkę. No ale proszę pani, ja na serio musiałam iść z psem na spacer. Mam go dopiero od wczoraj i bardzo o niego dbałam. Nie trzeba było kupować psa, skoro przeszkadza ci w nauce. Gdzie idziesz? Jeszcze nie skończyłam. Muszę nakarmić mojego Pimka. Ty przyniosłeś psa do szkoły? No tak, przepraszam. Dostajesz uwagę i proszę oddać mi tę zabawkę w tej chwili. Ale proszę pani, to jest mój pies. Ty to sobie żarty ze mnie stroisz, cisza. Nie, naprawdę. Proszę zobaczyć, jaki jest głodny. Proszę mi to w tej chwili oddać. Nie mogę, nie pozwolę, żeby umarł z głodu. Nie będę powtarzać. Wojtek, oddaj pani profesor tego Pimpka. Nie, nie pozwolę na to, żeby on umarł z głodu. A ja nie pozwolę, żebyś pajacował na moich zajęciach. W takim razie wychodzę. Dostajesz nagany i o wszystkim poinformuję pana dyrektora. No i super. No nawet nie wiesz, jak zaszkodziłeś sobie tym zachowaniem. No to mam przerąbane. No ale przecież nie mogłem pozwolić na to, żeby Pimpek umarł. Co z tego, że ty wirtualny pies, skoro też mam uczucie jak normalny? Dlaczego nikt tego nie rozumie? Mam tylko nadzieję, że Kłosek nie zamieni teraz mojego życia w piekło.